Martyna Wojciechowska pokazała córkę i ważne przesłanie, najwyższy czas. Martyna Wojciechowska jest jedna z najbardziej rozpoznawalnych gwiazd telewizji. Podróżniczka i przede wszystkim mama 15-letniej Jusi Marysi. Z tej okazji Martyna postanowiła zaapelować w ważnej sprawie. Jakim jest zdrowie psychiczne nastolatków? Gwiazda TVN-u udziela społecznie i przełamuje m.in. tabu dotyczące chorób psychicznych w Polsce. To właśnie dzięki Marysi Wojciechowska postanowiła zainspirować się i pomagać dzieciom w kryzysie psychicznym. A co najważniejsze, zapobieganiu nawrotów depresji, budowaniu poczucia własnej wartości. A także edukowania społeczeństwa, z czym obecnie mierzą się nastolatkowie. Marysia, poznaliśmy się 15 lat temu na sali porodowej, kiedy ja urodziłam i od tamtej pory nie mogę przestać się nie zachwycać. Choć czasem macierzyństwo bywa trudne. Wielokrotnie powtarzałam, że to najbardziej wymagająca podróż w moim życiu. W dodatku bez mapy rozpoczęła wpis Martyna. Podróżniczka stworzyła swoją fundację Naweza, w której obrała sobie za jeden z celów poprawianie zdrowia psychicznego nastolatków. Wszystko przez sytuację, w której znalazła się jej córka, koleżanka Marysi planowała zrobić sobie krzywdę. Niestety raport Młody Głowy nie przedstawia optymistycznych danych. Mania jest ciekawa świata i ludzi, wrażliwa na krzywdę innych, empatyczna, dzięki niej powstał projekt Młody Głowy. Otwarcie o zdrowiu psychicznym, bo to właśnie moja córka jest dla mnie największa inspiracja do działania i zmieniania świata na lepsze. Wierzę, że tylko działając razem możemy uratować nasze dzieci, które zmagają się z kryzysem psychicznym na niespotykane wcześniej skale. Przecinek najwyższy czas, żeby zacząć mówić o zdrowiu psychicznym otwarcie. Pamiętaj, że w trudnej sytuacji nigdy nie jesteś sam. Jeśli chcesz porozmawiać z psychologiem, poniżej znajdziesz listę telefonów, pod które możesz zadzwonić i poprosić o profesjonalną pomoc psychologa czy psychoterapeuty.